Witam was tutaj, cześć, witam znowuż i zapraszam was na informację na temat najnowszego dodatku do Cities Skylines PlayStation 4 Campus. Tak, to jest najnowszy dodatek, oczywiście wyszło z nim trzy dodatki łącznie z nim. Campus, Campus Creator Pack, czyli nowe budynki i dla mnie oczywiście jeden z ważniejszych, czyli no, dwie nowe stacje radiowe w Radio Station Pack 3. Czyli 3 w skrócie. Campus, tu mamy proszę bardzo, jak wygląda w aktualizacji 9.0, tak. Stwórz obszary kampusowe, czyli mniej więcej jak mamy z parkami i mamy z Industries. Tak samo pojawiły się właśnie obszary teraz kampusowe. O, tu w zimie fajnie to wygląda. O kurczę, fajnie było. Umożliwia różne tworzenie prac naukowych. Tak, tu jest tego naprawdę od groma, co możecie teraz robić z kampusem. Nowe budynki kampusowe, czyli całkowicie nowa edukacja po edukacji średniej, czyli uniwersytety, które aktualnie były, odchodzą do Szczebuna, ponieważ teraz macie całkowicie nowe, oddychane budynki. Są fontanny, kluby, akademiki, nie wiem, co tutaj jeszcze, na przykład boiska specjalne. Jest tego od groma, obserwatoria i dalej. Unikalne wydziały, dzięki którym możecie tworzyć projekty akademickie, dzięki którym możecie dojść do specjalnych budynków, które oczywiście dochodzą. Jak ktoś grał w SimCity, to mniej więcej na podobnej zasadzie, z tego co kojarzę, to ma działać. Dalej, wydarzenia kampusowe, czyli jak na przykład macie jakieś uroczystości na koniec, na początek, to oczywiście sprowadza, że dużo ludzi przyjeżdża do tego miasta i do tego kampusu, więc macie z tego już zyski. I co ważniejsze, na przykład jak macie jakieś wydarzenia sportowe, bo to też mogą być kampusy sportowe, wtedy to tutaj dosyć mocno zmienia. I mamy, tak jak mówiłem, uczelnie, dyscypliny sportowe. To jest bardzo ten dodatek na skalę Ameryki zrobiony, na USA. Więc głównie takie sporty, jak rugby, koszykówka i tego typu są tutaj zrobione, chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nowe przepisy i 5 nowych mapek. Nowe mapki pokażę wam za chwilę oczywiście. Nowe przepisy obowiązują w mieście na terenie kampusu oraz donoszą się do uczelni z dyscyplin. No to wiadomo, i 5 nowych miast na 5 nowych, tak. I już niedługo, mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego czasu pojawi się ankieta, a mianowicie na której mapce i jakie miasto będziemy robić. Oczywiście zaczynamy od kampusu, ale no wiadomo. Jeszcze zobaczę dokładnie, jak to ma wyglądać, więc szykujcie się na coś nowego. Dobrze, przechodzimy sobie stąd i zobaczmy. Tak, menu się zmieniło, ale to już wam pokazywałem. Czy są nowe scenariusze? Nie ma nowych scenariuszy. Szkoda. Szkoda, bo scenariusze to jest taka część, którą od jakiegoś czasu w ogóle żadnych nie robią. Ale no, niech będzie. Wzgórza północne. Mamy wszystkie surowce, nie mamy komunikacji każdej, nie mamy komunikacji statkowej. Motyw podstawowy to jest europejski, no ma, niech będzie. Właśnie, czy ja tu mogę coś kręcić? Odblokuj wszystkie kamienie, nieograniczone pieniądze, nieograniczona ilość ziemi, włącz sobie domowy. Okej, dobra, nic nie ma ciekawego. Dobra, niech będzie. Ładne jakieś gugutki, bym powiedział. Ciekawie wygląda, naprawdę. Kolejny... No, czekajcie, nie chcę dużo tutaj gadać, ponieważ to nie to, to w tym odcinku chodzi. Wilczy potok. Takie tutaj macie, też nie ma nic z tych portów. Tu jest wszystko, przystań nad zatoką. No, ładnie, ładnie to wygląda. Jakieś gutki w tle. Półwysep różany. O, też ciekawy. I wszystkie połączenia, wszystkie surowce. I ostatni, mroźne wybrzeże. Nie jest w zimie. To byłoby ciekawe, gdyby dodali jakieś nowe do zimy. Ale też opowiem wam, że naprawdę całkiem, całkiem ciekawie wygląda. Naprawdę, całkiem ładnie wygląda. No i tu oczywiście już jest dalej z Industries. A, przechodzimy sobie do jakiegoś miasteczka, w którym jest dosyć duży kapitał finansowy, no to... Czekaj, Wilpark to było to. Avizo, przemysł, proszę bardzo. Sądzę, że tutaj powinno być odpowiednio dużo pieniędzy. Widzimy się za chwilę. Dobrze, witam, jesteśmy w... Dobrze, witam, jesteśmy w naszym mieście z Industries, ponieważ tutaj mam największy budżet na wszelką zabawę, w skrócie mamy 10 milionów. Więc no, powinno być dobrze. Zrobiłem miejsce na obszar kampusów, prąd teoretycznie dociągnąłem. I tak, pierwsze co się tutaj rzuca, to edukacja, jak tutaj była stara, to jest cały czas stara dobra. I nic poza tym się nie zmieniło, nie ma żadnego nowego recydziwa. To wiesz, szkoda. Akurat na to liczyłem i czekajcie, ile tu jest nowych ścieżek, czekajcie. Czekajcie, to jest dużo nowych ścieżek. To jest bardzo dużo nowych ścieżek. Jak powiecie, że są tunele, no bo nie ma tuneli, szkoda. No, to zróbmy sobie kawałek każdej i porównajmy sobie ze sobą. Bo tak, bo są z tego co widzę... Aha. Okej, nie da się aż tak blisko budować. Dobra, to jest na minus. Nie wiem, czy to jest teraz aktualnie, czy coś jeszcze z tym będę mógł zrobić później. Tak, każdy kampus pewnie ma swoją różną drogę. Już jeżeli każdy, to
To ja te będę musiał zbudować 8 tudów. Nie każdy. Okej, nie ma. Chyba, że jest mniej kampusu, bo nie widziałem jeszcze tego dodatku. Powiem szczerze, że to jest jedyny dodatek, którego faktycznie o nim mało wiem. Ponieważ nie chciałem oglądać youtuberów, jak oni grają, tylko zobaczyć samemu, jak będę jawnie go grać. No i tak, jak widzicie, całe menu wygląda całkowicie normalnie. Nie ma żadnych nowych mapek. Chyba, że coś tutaj edukacyjnie się zmieniło. Tutaj, tu się zmieniło. Są biblioteki teraz jeszcze jakieś nowe. Użytkownicy biblioteki i tutaj wygląda dokładnie tak samo. Nawet mniej więcej. No i mamy nowe na końcu, czekaj, na końcu kampus. Coś takiego się nam tutaj pojawiło i możemy sobie tutaj w nie wejść. I stworzyłem specjalnie tutaj dużo różnych obszarów. Mamy tak, czekaj, raz, dwa, cztery, nie. Trzy kampusy, poczekaj. Obszar kampusu Politechniki, okej, dobra. Obszar szkół humanistycznych i obszar kampusu uniwersyteckiego. Dobra, niech będzie. Dalej, tutaj mamy centrum sportowe. Hala koszykarska, okej. Stadion lekkoatletyczny, wygląda mi to na duże. Stadion baseballowy. Ja nie mogę, to jest ogromne. Ale w końcu mam jakieś stadiony. I tu na końcu są jakieś jeszcze nowe. Osiągnij poziom Reonu Politechniki prestiżowy. Muzeum Techniki. Okej, dobra, wygląda ciekawie. Galeria Sztuki. I ośrodek nauki. Dobra, widzę, że jakieś są specjalne nowe budynki. No, to sobie poustawiamy najpierw budynki główne. To jednak jest ich mniej, tych wszystkich tych. Tak, no to sobie zbudujemy bez tego jednego. Tak, żebyś nie było, to się tworzy normalnie. Proszę bardzo, możemy usunąć. Tak, pewnie był komunikat właśnie jakiś teraz od gry. A ja go oczywiście skipnąłem. Co nie? No, oczywiście. No, to sobie spójrzmy tutaj jeszcze ten. A, nie widzę. Czekajcie. Czy mi się dobrze wydaje, że nie ma tych takich komunikatów dźwiękowych? Ukryj powiadomienia z lat akademickich. A może nie ma, może jest jakoś... Może inaczej to działa, dobrze. Nie wiem, nie gadałem. Nie wiem. I stawiamy ostatni. Okej, z tego co widzę jest kupa budynków. Zobaczmy sobie jak wyglądają. To jest Politechnika. No tak, Politechnika. Ale widzę, że jest dużo ładnych ścieżek, z których, jeżeli dobrze kojarzę, da się pociągnąć ścieżki dalej i jeżeli jeszcze lepiej kojarzę, to te budynki da się stawiać przy tych ścieżkach. Ideał. No a co to jest? Akademik Politechniki. No to jeżeli ktoś wie o SimCity, to oczywiście wiecie, że to jest najważniejszy budynek, jaki jest w tego typu budynkach. Czy stąd da się pociągnąć ścieżkę? Świetnie, da się. No, nawet można połączyć. No to idealnie. No a tu jest kolejny... co to było? Czekaj. Budynek administracyjny szkoły humanistycznych. Wygląda jak humanistyczne. Będę się, wygląda jak humanistyczne. Ale jest dosyć ładny. Nie to, że jedno drugiemu, no, nieważne. I budynek administracyjny, budynek ten obszaru kampusowego pozwala, no nie, ale co to jest za budynek? Z którego to jest oddziału? Czekaj, czy w ogóle właśnie, czy one są od któregoś poziomu, bo to jest dosyć dla mnie ciekawe. Od tego na sam poziomu ta edukacja. Nie wiem, no ma, to trzeba będzie zobaczyć, ale na pewno sądzę, że one są od któregoś poziomu. To jest, czekaj, nie to. Obszar kampusu uniwersytet, nie, czekaj, tak? Co? A, to jest po prostu uniwersytet. To jest mega uniwersytet, tu można zrobić. No ma, zróbmy sobie parę ścieżek, po to, żeby porozkładać tutaj parę budynków, tak? Jakoś tam można wszystko tutaj ładnie podociągać, a ja na razie po prostu chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, tak? Kropka. No to tak, zanim przejdziemy na, przejdźmy na to do tego i podłączajmy budynki. No tak, prąd trzeba dociągnąć z tych budynków, to jest ogromny minus. I całą wodę. Tego niestety nie naprawili. Powinien być jakiś dodatek, który zrobi, że po prostu cała woda jest od razu podpięta. Wiecie, jak to by ułatwiło mi nagrywanie wszystkich odcinków? Nie musiałbym marnować pół odcinka na dostarczenie wody do jakiejś nowej dzielnicy. Po prostu ona by tam już była. Ale dobra, tak czy siak, mniejsza z tym. Postawmy parę budynków, bo nie chcę też tutaj się rozdrabniać, jak to wszystko wygląda. Mamy tak, akademiki, to przed chwilą postawiliśmy, jeden. Świetlica Politechniki, okej, dobra. Dział utrzymania zieleni Politechniki, o to trzeba postawić. Dobra, podobało mi się to. Klub książki, proszę bardzo, z tyłu można postawić. I dalej, otwarta sala Politechniki. Okej, coś kolejnego. Kolejny poziom. Zaraz zobaczymy, co wygląda. Sala gimnastyczna Politechniki.
stołówka Politechniki, fontanna Politechniki, to brzmi jak SimCity ten, posiadłość burmistrza, jak jest fontanna. Musi być jeszcze lądowisko dla helikoptera, jak będzie ideał. Biblioteka Politechniki, no, klub informatyka, to coś dla mnie. Sekcja dyplomów Politechniki, pomnik osiągnięć Politechniki 1, aula Politechniki, podała mi się, laboratoria Politechniki, księgarnia Politechniki, laboratorium medialne Politechniki, o bo, to dla mnie, to jest dużo tego bardzo jest. Klub siatkówki plażowej, pomnik osiągnięć Politechniki 2, Akademia Policyjna, o, można ją postawić. Co to za monstrum? Czekaj, ja widziałem, że jest dużo tych budynków, ale to jest jeszcze takie ogromne i ja nie mogę. Oni mają tutaj właśnie dojazd. Czekaj, to teraz mogą jeździć samochody tymi ścieżkami? A może, nie wiem. Dobra, dalej idąc, o, żeby waliło. Dobra, czekajcie. Dużo tych budynków. Dobra, o, jesteśmy na końcu prawie. Szkoła turystyczna i hotelarska. Wiadomo. Szkoła inżynieryjna. Dobra, kupa tego jest, powiem tyle, to jest kupa. Dobra, przechodzimy dalej do szkoły humanistycznych. Akademiki, to postawmy od razu, żeby tutaj to działało. Świetlica. Dział utrzymania zieleni, no to wiadomo, to też trzeba postawić. Tak, i oczywiście możemy stawiać tam nie te wszystko też przy drogach. To jest klub teatralny. O, to mi się podoba. No i na przykład możemy postawić sobie tak oddalone też i będzie działać. No i dalej. Otwarta sala humanistyczna. Sala gimnastyczna szkoły humanistycznej. Stołówka szkoły humanistycznej. Fontanna szkoły humanistycznej. Biblioteka szkoły humanistycznej. Klub artystyczny. Sekcja dyplomów. Pomnik osiągnięć 1. Aula. Laboratoria, księgarnia, o to mi się, księgarnia, tak, to dla mnie. Laboratorium medialne, klub tańca, pomnik osiągnięć 2, szkoła pedagogiczna. czekaj, ja się śmieję, a to jest gigant, to jest gigant. Czemu to jest takie ogromne? O, chyba się tekstura nie załadowała, ale tak wygląda to jest do kitu. No i włączmy play. Nie wiem, czy jest play. Okay, nie, coś tu nie gra. Aha, a widzenny budynek musiał się przyciąć, bo... Jeśli przybliżymy tutaj, to jest ładna dachówka, a tutaj... No, budynek powiedzmy, że się trochę przyciągnie z tym. No cóż. Tak, i postawiliśmy tutaj jeszcze to. Szkoła ochrony środowiska. Chyba nie w Polsce. I ostatni budynek, szkoła ekonomii. O, to dla mnie. I kolejny mamy zwykły uniwersytet, czyli oczywiście akademiki. O, tego tutaj nie wstawimy. Okej. Zepsuli. Nie mogę przyciskami przekręcić tego budynku. To jest bardzo zepsute. Jeżeli nie mogę kręcić budynkiem, to jest tragedia, powiem wam tyle. Nie mogę go po prostu przekręcić, co nie? Nie mogli tego zrobić. Czekaj. Ja nie mogę kręcić tym budynkiem, nie. Czemu oni zawsze w każdej aktualizacji muszą zepsuć? No ma, kolejne. Świetlica uniwersytecka, dział utrzymania zieleni. Klub piłki halowej, okej, dobra. Sala uniwersytecka, sala gimnazjum, stołówka, fontanna. Biblioteka, klub matematyka, o dobra, sekcja dyplomów uniwersytetu, pomnik osiągnięć 1, aula, laboratorium uniwersyteckie, księgarnia uniwersytecka, klub szachowy, o, pomnik osiągnięć 2, wyższa szkoła prawa, no możemy ją postawić, też jest ogromny kloc, nie wiem co mam do tych kloców, ale, o jest, no nie no, detale są ładne, i zobaczcie, jest dachówka, musiała się po prostu chwilę wczytać. A ten wyższa szkoła prawa, no jak wygląda jak prawo. Nie, powiem wam, że nie, naprawdę ten kampus mi się bardzo podoba, ten, jeżeli ja jeszcze industrii z tego nie przyszedłem, to będą dwie serie, które teraz będą się ciągnąć i tylko i wyłącznie aktualnie. Nie chcę nic spoilerować, ale faktycznie teraz będę tylko głównie kampus i to. Dobra, kolejne, Akademia Medyczna. I wyższa szkoła nauk ścisłych. Dobra. Zobaczmy na menu, który mamy tutaj w naszych szkołach.
Czekaj, wejdźmy sobie może na główną niestety. I co my mamy? Proszę bardzo, włącz, wyłącz. A, ktoś tu już jedzie, świetnie. A mamy, mamy parę opcji. Rok akademicki, nie pamiętam ile on trwa, ale tutaj jest. Następny poziom, obecny poziom, studenty. Praca naukowa, trzeba zrobić dwie, żeby na kolejny poziom, okej. Atrakcyjność kampusu. Trzeba posadzić. Atrakcyjność kampusu, budynki kampusu, dyscypliny sportowe, aha, dobra. Utrzymanie budynków kampusu, wydatki, czynsze. Akademiki, stąd się biorą pieniądze. A tu widzę, że są nawet na plusie jesteśmy. Utrzymanie budynków kampusu, wydatki na sporty, uczelnie, koszty karty akademickiej, przepisy. Dobra, ładnie to wygląda. Przepisy mamy, tak. Studencka opieka zdrowotna, darmowe posiłki, no chyba nie. Wizyta, wizytujący uczelni. Czekaj, w miasteczku studenckim zatrudnieni są wykształceni i naukowcy, którzy prowadzą zajęcia na terenie kampusu, premia, okej, okay, dobra. Powszechna edukacja, no chyba nie. Dobra, czy to znaczy, że brak kosztów dochodu z czesnego? Nie, nie, na pewno nie. Może na jakimś zwykłym. Okej, okay, czekaj, czekaj, co? Po kolei, bo tu jest kupa tego. Tu jest naprawdę, powiem, tu naprawdę jest kupa rzeczy, które faktycznie się pojawiło. Aha, dobra, doradca. No dobra. Szanse na stworzenie projektu, szanse 30%. Karta akademicka 0, budynki 0, razem 3-0, 30%. Mamy rok akademicki, ski, okej, okay. I mamy turystyka i hotelarstwo, IT do inżynierstwa, albo czekajcie, bo nie widzę. Rzemiosło, okej, okay. Dobra, i mogę kliknąć przyznaj. Karta akademicka, Zatrudnieni pracownicy akademii akumulują premię do tworzenia pracy naukowej przez cały rok akademicki. Jaki jest Max? Mam pieniądze. Mam 130 tysięcy na plusie. Przyznaj. Fundusze przesłane na rzemiosło. Okej. Okay. I dalej są dyscypliny sportowe, których aktualnie jeszcze nie mogę wam pokazać. No to trudno. Ale możemy jeszcze... A, to jest może to. Ale możemy oczywiście postawić jeszcze te budynki. I ja jestem po prostu ciekawy. Co ja teraz stawiam? Centrum sportów wodnych. O, akurat teraz na pewno... Można ich postawić więcej niż dwa. Dobra, ładnie, ładnie wygląda publiczność. Więcej kibiców to większe szanse na wygrane drużyny. Upewnij się, że połączenie drogowe nowa. Okej, okay, rozumiem. Co to jest? Hala koszykarska. O Boże. Ja chyba się już zakochałem w tym dodatku. Ja byłem bardzo do niego sceptyczny, ale... Stadion lekkoatletyczny. Proszę bardzo, tak. Bieżnia. Trybuny. Skokotyczne, wszystko tu jest. Nawet jest rzut młotem. Taki trochę nie do końca, ale jest. Dobra. Stadion bejsbolski. Tam jest, nam się kończy. No to oczywiście, no wiadomo, to stadion bejsbolski, tak. Typowa Polska. Tych najmniej może będę stawiać, chociaż powiem wam, że naprawdę całkiem komicznie wyglądają. I ostatni. Stadion futbolu amerykańskiego, czyli też co. W Polsce tak no, bym powiedział, nazywa się raczej rugby. Ale widzę, że trybuny są naprawdę ładne. Gdyby były też takie polskie stadiony z piłką nożną, no to może nic byśmy z tego nie byli. Ale do siatkówki, jakbyśmy mieli taki stadion, to proszę bardzo. No i tu powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze ciekawego mamy. Mamy kolory to oczywiście drużyn. Rozumiem, że też na maksa. Tak, ale fajnie, że mamy w końcu więcej stadionów. To tak akurat mi się bardzo podoba. I nie ma żadnych przepisów, mamy kolotki. I chyba z tego co rozumiem, w każdym dokładnie tak samo jest. Okej, okay, a wizo przemysł spa? Okej, okay, dobra, fajnie, fajnie. Fajnie, że możemy mieć teraz dużo, tak naprawdę dużo rzeczy na nas dziejących się. I to jest naprawdę ciekawe. No a teraz tak, czemu będziemy mieć prawdę? Aha, my się ci się tu nie podłączyli. I ci się też tu jest nie podłączy. No dobrze, powiem wam tyle. Nasze kampusy tutaj się będą upgrade'owały i będą szły dalej. No to, tak, to jest akurat tutaj jedyny, faktycznie jeszcze nie mogę. Rozprawy, tak, i w każdym oczywiście jest tutaj zupełnie coś innego powinno być. Rozprawy, odkrycia, badania naukowe i mogą być jeszcze później tam się zmieniać, tak? Kinematyka, muzyka, literatura, no. Give me that now. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał.
tak wygląda odcinek, właśnie wygląda nasz nowy DLC z kampusa. Ja powiem wam, że jestem szeroko zaskoczony. Chociaż jak na 55 zł, które trzeba za to wydać, jest dosyć dużo. Ale oczywiście typowy wiznosz by zapomniał o tym, co tu się jeszcze pojawiło. A mianowicie, mamy przecież dwa nowe radia. Deep Focus. Okej, ciekawe. O radiach oczywiście będzie jeszcze osobny materiał pojawi się. I Campus Radio. Jakoś nie przemawiałem do mnie na pierwszy rzut oka. Będę czytał, no nie przemawiałem do mnie na pierwszy rzut oka. I nowy ustrój ten. Miasto uniwersyteckie. Jakby coś. No dobra. Sądzę, zobaczmy tego, czy jakieś jeszcze przepisy się nie pojawiły na... Dobra, pojawiły się jeszcze dwa przepisy normalne, jeszcze zanim skończymy. Dochody edukacyjne, wszystkie placówki oświatowe mają charakter komercyjny, a studenci są zobowiązani do płacenia czesnego. Koszty otrzymania budynków oświaty minus 50%, koszt mniejsze zadowolenie mieszkańców. Targi książki, o, to mi się spodoba. Lokalne biblioteki publiczne organizują targi książki, zwiększą zadowolenie i walory rozrywek w promieniu bibliotek publicznych. Koszt wzrost opłat za utrzymanie bibliotek publicznych o 100%. One w ogóle coś kosztują. I czy tutaj coś mamy jeszcze? Tam tylko ten przemysł. No ma, powiem wam, że jestem naprawdę mile zaskoczony. Co do radia, opowiem wam dopiero, kiedy w nowych odcinkach będziemy go używać. Nowa seria z kampusu szykuje się już naprawdę niedługo. Prawdopodobnie pierwszy odcinek się pojawi w środę lub w czwartek. Ponieważ w środę będziecie mieli ankietę, na której mapce będziemy go robić. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce z kolejnymi nowinkami w Cities Canals PlayStation 4 Campus. Do zobaczenia. Cześć!